Witam Cię, droga Milena. Właśnie mam tutaj przed sobą Twój kosmogram. Fakt, nie mam z kolei miejsca, ale mam za to godzinę. I no cóż, jesteś wodnikiem i takim lekko kłócącym się z samą sobą. To jest przerażające, że ty tak bardzo stawiasz sobie niską, niżej poprzeczkę, niż by się wydawało. W rzeczywistości jesteś osobą, która jest niezniszczalna. Masz i wchodzisz w interakcje, które są nie do wiary. To fakt, że to, co ty przeżyłaś, to można podzielić przynajmniej troje. Masz coś w sobie takiego magnetycznego, którego boją się osoby. Zwróć uwagę na wzrok. Ten wzrok twój jest jednocześnie twoją zaletą i wadą. Jak spojrzysz się, to osoby niektóre po prostu nogi za pas i w las. I ja znam kilka osób o takim wzroku jak ty. No i też troszeczkę jesteś za bardzo zaborcza. A w dodatku teraz, w tym okresie teraźniejszym, bardzo ciągniesz do mariażu. To jest, wiesz, w pewnym sensie nie wada. To jest chemia, to jest normalne, ale jednak troszeczkę przenudzasz środowiskowo. Ja mówię o koleżankach, o tym wszystkim, mówię dookoła, albo ja, albo to, albo tamto, albo owo. Nie, nie ma sensu. Jesteś przywódczynią w rzeczywistości, taką przywódczynią, którą się wybiera. Jesteś bardzo bystra, potrafisz fantastycznie, intuicyjnie rozmawiać z niektórymi osobami, co też stwarza ogromne lęki. Tu jest. I tu jest ten ambaras. I to bardzo poważne, bo wówczas następuje coś takiego, jak wiesz, ale ona za dużo wie o mnie. Ja, no dobrze, no byśmy poszli nawet do tego teatru, czy do tego kina, ale co będzie, jak przypuśćmy ją przytulę, a ona mnie się wymknie i da mi tak zwanego. I tutaj właśnie mam cię. Nie to, że odstraszasz, tylko robisz dystans. Robisz bardzo silny dystans. Ten dystans może być spowodowany też twoim domem, który dom jest twój, powiedzmy, że postawiony wyżej niż ty byś go chciał. Znaczy, tutaj można by było powiedzieć jeszcze inaczej, że wszyscy liczą na ciebie w domu. I ty jesteś jakbyś była na najwyższym szczeblu drabiny w hierarchii, nie tylko. No cóż, Milenko, pytasz się o partnerów. Z partnerami mam kłopot u ciebie, to fakt. Ale jesteś wodnikiem. Cóż ci... Nie wiem, co ci doradzić. Może kiedyś spotkamy się. Będzie mi łatwiej porozmawiać z tobą. Albo przez nią. Masz na górze telefon. No cóż.
Masz coś sobie. Coś sobie, co. Ale to coś. Jest tobie tego zbyt dużo. I to kipi. I tego się obawiają. Krótko mówiąc, mężczyźni. No cóż, podpowiem ci cokolwiek. Nie wiem, czy to zaskutkuje, czy też nie. Zobaczymy. A wtedy się dowiem, gdzie się urodziłaś i może coś się tutaj pozmienia. Bo miejsce zrobiłem w Warszawie, a w rzeczywistości możesz być urodzona w Szczecinie, czy w Krakowie, czy jeszcze w innym mieście. Do zobaczenia. Zapraszam wszystkich na spotkania z królewską wiedzą i nie tylko, ale królewska wiedza wymaga od nas bardzo dokładnych szczegółów, czyli godziny, miejsca, no i daty. Miejsce ze względu na to, że w zależności gdzie się urodzimy, no gdzie indziej jest ta godzina. No, dzisiaj w Polsce mamy jedną godzinę, no gdybyś, proszę sobie wyobrazić, że pomiędzy, przypuśćmy, Poznaniem a Lublinem, jakbyśmy rozmawiali o zachodzie słońca, to gdzie będzie najpierw, albo Szczecinem, albo Lublinem, czy w założeniu zawsze jest inny czas. I ten czas w zależności od jest uwydatniony, czy uzewnętrzniony w ascendencie kosmogramem. Z kolei, i to jest miejsce, bo to jest godzina urodzenia i od tego się zaczyna ta cała historia. Po prostu. I wtedy można być bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnym. Dzięki i do zobaczenia. I zapraszam wszystkich do poznania tej wiedzy. Cześć.